Dzisiejszy filmik szczególnie przeznaczam dla kobiet, ponieważ właśnie one mają problem z tym, o czym będę dzisiaj mówił, a mianowicie znaczące pogorszenie stanu zdrowia zaraz po porodzie. I wiem, że wiele z Was tego właśnie doświadczyło, doświadcza i za bardzo nie wiecie, co z tym zrobić, nie wiecie też, jaka w ogóle jest tego przyczyna, co się zadziało takiego w Waszym organizmie, że przed ciążą byłyście, powiedzmy, zdrowe, po ciąży nagle Wasz stan zdrowia się znacząco pogarsza, nie wiadomo, o co chodzi. Nagle macie Hashimoto, wcześniej tego Hashimoto nie było. Nagle pojawiają się jakieś bóle, wcześniej tych bóli nie było. Co takiego się wydarzyło? O tym chciałbym Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć, ponieważ jest to niezwykle ważne i wiele Wam wyjaśni. Oczywiście to nie tyczy się tylko i wyłącznie samego porodu, ale też wielu innych sytuacji, kiedy nasz organizm doświadcza dużego szoku. Może to być wypadek, może to być równie dobrze grypa, którą bardzo ciężko przeszedłeś. Jest wiele tak naprawdę sytuacji, w których Twój organizm doznał dużego szoku. Poród jest na czele takich właśnie wydarzeń, dlatego że dochodzi do koszmarnego bólu. Jest to niezwykle traumatyczne przeżycie dla kobiety. I co się w tym momencie takiego dzieje, że po porodzie następuje pogorszenie stanu zdrowia? I wielokrotnie Wam mówiłem, że za wiele jednostek chorobowych odpowiadają patogeny takie jak wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, pleśnie itd. I to właśnie one są tutaj przyczyną, ponieważ następuje pewnego rodzaju zjawisko, które znacząco osłabia nasz system odpornościowy, a te patogeny w świetny sposób dla nich wykorzystują tą sytuację. Czyli inaczej obrazując Ci ten problem, jeżeli Ty jesteś w trakcie porodu i doznajesz dużego szoku, Twój system odpornościowy drastycznie spada, jego skuteczność drastycznie spada. A to oznacza, że w tym momencie nie jest już w stanie zapanować i przejąć kontroli nad większością patogenów, które występują w Twoim organizmie, które występowały również przed ciążą, które generowały również ten problem przed ciążą, ale być może objawy Twojej choroby były jeszcze niezauważalne. Albo na przykład Twoja choroba była znacznie słabsza niż jest teraz po porodzie. Okay, czyli rozwinęła się 2 razy bardziej, 4 razy bardziej, jest po prostu dużo gorsza, trudniej ją znieść i już sobie z tym po prostu nie radzicie. Właśnie to się wydarzyło i samo to, że już wiecie, co tak naprawdę jest problemem, myślę, że już Was uspokoi i przynajmniej już można poszukać jakiejś drogi rozwiązania w tym wszystkim. Czyli za wszelkiego rodzaju właśnie pogorszenia się stanu zdrowia po różnych sytuacjach życiowych, w których doznaliśmy ciężkiego szoku, odpowiadają właśnie patogeny i osłabiony system odpornościowy. Patogeny się dużo szybciej rozwijają, mogą migrować w inne miejsca, na przykład z wątroby do tarczycy, czyli wcześniej na przykład nie miałeś żadnego problemu, jeżeli chodzi o Hashimoto, czy nadczynność, czy niedoczynność tarczycy i nagle po porodzie masz tą chorobę. Tak? Została ona u Ciebie zdiagnozowana. I właśnie to się stało. System odpornościowy się w dużym stopniu wyłączył, a wirus, który był uśpiony w wątrobie podczas tego osłabienia systemu odpornościowego, przeszedł na przykład do tarczycy lub jakiegokolwiek innego organu, gdzie występuje teraz u Ciebie problem i tam zaczął się rozwijać, czyli poszerzył swoje terytorium. I ja doskonale sobie zdaję sprawę, że wiele ludzi usilnie próbuje uwierzyć w tą chorobę autoimmunologiczną, o której coraz częściej ja ostatnio mówię, lecz niestety jest to błędny tok myślenia. Oczywiście najłatwiej tak naprawdę zrobić z naszego systemu odpornościowego kozła ofiarnego. Zwalimy winę na nasze przeciwciała i problem rozwiązany, tak? Czyli żeby rozwiązać w tym momencie problem, no to uciszamy nasz system odpornościowy poprzez sterydy czy leki immunosupresyjne, tłamsimy nasz system odpornościowy i objawy znikają. Lecz to nie tędy droga, bo jeżeli objawy znikają, a system odpornościowy wcześniej właśnie próbował nas leczyć, objawy były właśnie wynikiem tego leczenia, bo tym są właśnie objawy wynikiem leczenia, no to jeżeli my wyłączymy system odpornościowy, objawy znikają, wydaje się nam, że jest lepiej. Ale nic bardziej mylnego, bo patogeny w tym momencie mają dokładnie to samo pole do popisu, co w momencie ciąży, porodu. Czyli znowu system odpornościowy jest wyłączony, a one robią sobie dosłownie co chcą. I wpadamy w tym momencie taką głupią pułapkę, że nie wiemy, co zrobić. Bo słuchajcie, prędzej czy później dochodzi w takich sytuacjach do tego, że biorąc sterydy i leki immunosupresyjne, na przykład tarczyca zostaje niemal w całości zjedzona i zostaje poszatkowana jak ser szwajcarski. I niewiele tak naprawdę z tej tarczycy nam zostaje. To jest bardzo błędny tok rozumowania i błędny tok działania. Zamiast wzmocnić swój organizm, pomóc mu w walce z patogenami, to my jeszcze bardziej go dobijamy. Nie tędy droga, moi drodzy. Natomiast na co chciałbym Was zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o to nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, powiedzmy po porodzie,
to zwróćcie uwagę na to, żeby szczególnie uważać na to, w jaki sposób wygląda wasz styl życia w tym momencie. Ponieważ to jest moment, w którym wy najbardziej powinniście zwracać uwagę na to, żeby odżygać się jak najlepiej, żeby unikać stresu, który jeszcze bardziej osłabia nasz system odpornościowy i poprzez produkcję adrenaliny dodatkowo karmi te patogeny. Powinniśmy absolutnie unikać wszystkiego, co może nam jeszcze bardziej zagrozić, postawić na w miarę spokojne życie i maksymalnie najlepszą dietę, jaka jest dla nas na ten moment możliwa. Czyli w miarę możliwości nie uciekać w jedzenie kompulsywne, w jedzenie emocjonalne, jeść ile wlezie, bo w tym momencie tak naprawdę robicie sobie jeszcze większą krzywdę. I ja sobie zdaję sprawę, że to wcale nie jest proste tak powiedzieć, jedz super, kiedy tobie się chce jeść właśnie coś niezdrowego. Natomiast jeżeli przechodzisz przez ten proces świadomie i jesteś świadoma tego, że właśnie od tego momentu zależy twoje zdrowie, no to przez ten krótki okres czasu możesz poświęcić więcej uwagi na to, w jaki sposób się odżywiasz, żeby pomóc swojemu organizmowi odzyskać siły i nie utracić całkowitej kontroli nad całą gamą patogenów, które występują w twoim organizmie. Także mam nadzieję, że pokrótce ci to wszystko wytłumaczyłem i teraz rozumiesz, dlaczego twój stan zdrowia się pogarsza, między innymi właśnie po porodzie, między innymi po jakimś ciężkim wypadku, którego doznałeś. Być może była to właśnie jakaś ciężka grypa, kiedy twój system odpornościowy znacząco spadł, no i patogeny miały możliwość się rozwinąć, przenieść w inne miejsce. Być może było to coś innego, być może to była inna choroba, która również cię osłabiła. Być może to był bardzo silny stres, może rozstałeś się ze swoim partnerem, może straciłeś pracę, może ktoś zmarł w twojej rodzinie. Cokolwiek, tak naprawdę właśnie takie sytuacje doprowadzają do tego, że twój organizm znacząco słabnie, a patogeny się świetnie rozwijają w twoim ciele przez ten okres. Dlatego zwróć szczególną uwagę na to, jaki styl życia prowadzisz właśnie w takich ciężkich dla ciebie momentach. To tyle z mojej strony, jeżeli filmik się spodobał, to koniecznie podziel się nim z innymi. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!